kochani, witajcie w nowym filmie, a właściwie w nowym domowym vlogu. Poprzedni tego typu film bardzo Wam się spodobał, więc stwierdziłam, że nagram taki kolejny. W związku z tym, że siedzimy cały czas w domu, no to nagrywam w domu. I pokażę Wam, jak pozostaję produktywna, pomimo tego, że właśnie cały czas siedzę w domu. Co takiego robię, co mi w tym pomaga. I właśnie zaplanowałam na dzisiejszy dzień parę zadań. Zazwyczaj piszę je sobie w moim kalendarzu. Tutaj możecie zobaczyć zadania na wczoraj, tutaj na dzisiaj, bo mamy wtorek. I jak dane zrobię, to je zakreślam. Więc mam nadzieję, że zostaniecie tutaj ze mną do końca, a ja zaczynam, słuchajcie, od posprzątania moich szaf z ubraniami, bo te ubrania się po prostu wylewają, pomimo tego, że zrobiłam ostatnio selekcję, niektóre właśnie wyrzuciłam, pomimo to nadal jest ich bardzo dużo i ja od czasu do czasu muszę je wszystkie wyjmować i ponownie wkładać poukładane. Zresztą zaraz zobaczycie. Prezentacja. Tak to wygląda. Jedna szuflada, druga szuflada. Pokazuję Wam wszystkie moje ciuchy. I trzecia. No ciekawa jestem, ile to się utrzyma. A teraz chciałam Wam pokazać, jaka paczka do mnie przyszła. Ogromna. Słuchajcie, nigdy nie robiłam chyba na YouTubie unboxingu, ale tym razem właśnie otworzymy sobie ją razem. Oczywiście ją już zdezynfekowałam kilka dni temu, bo ona przyszła kilka dni temu. I zobaczymy, co to jest. Bo ja nawet nie wiem. Więc tak, przyszło takie wielkie pudełko z Eveline'a oraz jeszcze taka dodatkowa torebeczka. Zobaczymy sobie najpierw, co tutaj jest w środku. No, dużo rzeczy. Będę testować. A może też zrobię jakieś rozdanie dla Was, co? Chcielibyście wygrać tyle kosmetyków? No, kto by nie chciał. Popatrzcie, odświeżający płyn do rąk, antybakteryjny, idealny, akurat na początku. Fajnie się zapowiada, co my tu jeszcze mamy. Aloesowy żel do ciała, super, mam już jeden z innej firmy, ale aloes jest naprawdę świetny, uwielbiam. O, jakaś nowa seria, tutaj mamy tonik, peeling oraz żel do mycia twarzy. Ciekawie wygląda ta seria. Jakieś inne produkty do ciała. O, tutaj chyba mamy pianę. O, pianka brązująca. No też się przyda, jeżeli nie uda mi się naturalnej opalenizny w tym roku zdobyć, to taka jest na wagę złota. O, milion błyszczyków. No, rozdanie musi jakieś być. Chociaż chciałabym też niektóre rzeczy sama potestować. Plastry na nos. No mi się nie przydadzą. Dlatego to na pewno pójdzie do rozdania, jeżeli zrobię. O, patrzcie, kolejny. Odświeżający płyn do rąk, antybakteryjny. Mega. Przydadzą się na pewno. Co to jest? Cukrowy peeling do ciała. No po prostu tyle dobroci. Uwielbiam, uwielbiam i dziękuję bardzo. Co tutaj jeszcze mamy? O, tutaj coś do paznokci. Odżywka do paznokci. Dwie odżywki. No, wszystko do paznokci, o proszę. Lakiery. Lakiery. Nie no, mega. Będę testować cały rok i oczywiście dam Wam znać, co mi się najlepiej sprawdziło. Słuchajcie, mała zmiana looku, ponieważ będę nagrywać TikToka, a na TikToku nie można wyglądać normalnie. I no żartuję, ale jakoś tak, tak mi się wydaje, że tam trzeba być takim glow i tak dalej. Ja założyłam TikToka dawno temu, nie na tej kwarantannie, co wszyscy mają teraz obsesję na punkcie nagrywania, ale przestałam nagrywać na jakiś czas, bo tam jest strasznie dużo hejtu. Słuchajcie, i to każdy mówi. I jeżeli Wy hejtujecie, to przestańcie to robić. Ja nie mam pojęcia, dlaczego akurat
na tej takiej internetowej społeczności, tak jak mamy Instagram, YouTube, co tam jeszcze jest, Facebook, no to na tym TikToku jest najwięcej hejtu. Nie mam pojęcia dlaczego, ale wróciłam na TikToka, tutaj jest moja nazwa, jeżeli chcielibyście mnie zaobserwować, ponieważ mam z tego frajdę. Lubię to robić, sprawia mi to przyjemność i przestałam czytać komentarze. I to mi bardzo pomaga. No, także jeżeli również macie ten problem, to polecam. A zamierzam nagrać między innymi ten trend. Nie wiem za bardzo, o co w nim chodzi, ale jest łatwy. Słuchajcie, więc tak, nagrać TikToki, done. Teraz idziemy do kuchni, zrobić coś pysznego. Zobaczcie, tutaj rośnie moja rzeżuszka, którą zjadłam dzisiaj rano na kanapkach. A tutaj jest cebula w słoiku i czekam, aż wyrośnie tutaj szczypior. Ale chyba się na to nie zapowiada. Nie wiem, co z tego będzie. Ten pomysł poddała mi moja mama. I jak na razie jest klapa. Posprzątana, musiałam troszkę tutaj ogarnąć po obiadku. Poza tym zaraz będziemy przygotowywać pyszny deserek. Ale powiem Wam, że jakbym miała tak w kolejności ułożyć, co najbardziej lubię jeść, sprzątać i gotować, to bym na pewno jako pierwsze postawiła jeść, potem sprzątać, a na końcu gotować. Lubię gotować, ale jednak bardziej lubię sprzątać. Wiem, jestem dziwna. Jakoś mnie to tak uspokaja, no i lubię ten efekt finalny, kiedy wszystko błyszczy. Dobra, zabieramy się teraz za fit deser. Przygotowałam sobie tutaj wszystkie niezbędne składniki i mianowicie będzie to fit tiramisu. Czyli tak, potrzebujemy biszkopty, kakao, to jest ricotta, jogurt naturalny, kawę zaparzoną, ostudzoną, miód albo jakieś inne słodzidło oraz ja jeszcze tutaj będę eksperymentować z bananem. I tak, opakowanie ricotty mieszam z kilkoma łyżkami jogurtu naturalnego oraz miodem. Dobra, i teraz tak, biszkopty moczymy w kawie, tylko tak trzeba szybko włożyć i wyjąć, bo się, wiecie, rozmiękną. Później na to kładziemy jedną warstwę tego naszego serka. Na to kładziemy plasterki banana. Później znowu biszkopty. I kolejna warstwa serka. I na samym końcu wierzch naszych deserków opruszamy kakaem. No nie będzie to takie fit, ale na pewno bardziej zdrowsze niż normalne ciasto tiramisu. I ja włożę teraz te deserki do lodówki, wyjmę za myślę godzinę i spróbujemy, czy są dobre. Kochani, minęła już godzinka, mogłoby minąć jeszcze parę godzin, ale ja już nie mogłam wytrzymać i testujemy. Oh my god.
No, mogłoby posiedzieć jeszcze w lodówce trochę, ale jest pyszne. Ten banan świetnie się tutaj komponuje. Koniecznie zróbcie ten przepis. A ja słuchajcie, muszę teraz też trochę popracować, napisać scenariusz do filmu nowego. I mam taki kolejny trik dla Was przydatny w produktywności. Słuchajcie, ja zawsze biorę telefon i zanoszę go do drugiego pokoju. Wtedy jak go nie widzę, to po prostu lepiej mi się pracuje, a jak go widzę nawet tak na horyzoncie, to od razu mnie ciągnie, żeby tam zajrzeć. Więc co, zanoszę telefon i do pracy. Myślałam, że dzisiaj zrobię z Wami medytację, ponieważ zaczęłam używać takiej aplikacji Balance. Ona jest darmowa przez pierwszy rok. No i stwierdziłam, że spróbuję i bardzo fajnie działa na mnie. Robię ją codziennie. Oczywiście to nie jest taka profesjonalna medytacja, że wiecie, siedzicie godzinę i odpływacie, tylko 3, 5, 10 minut dziennie. Sobie tam ustawiacie wszystkie parametry. No i głównie polega to na koncentracji na swoim oddechu. Bardzo pomocne, jeżeli macie dużo stresu w życiu albo ogólnie chcecie oderwać się od tego, co się dzieje wokół i po prostu zadbać o siebie. To bardzo polecam. No i co? Zaczynamy. Zobaczycie, jak to wygląda. Hello and welcome to day one of your third foundations plan. I'm so glad you're here. We're gonna return to the body scan, which I know you're already comfortable with. Take a long, deep breath. Ja już po medytacji, taka bardziej spokojna, wyciszona. Chciałam Wam pokazać, że to był mój 21 dzień i w sumie godzina 40 minut. Bardzo fajne to jest. Naprawdę, Bill mi polecił tą aplikację i powoli staje się to takim moim rytuałem, bo wiecie, te dobre nawyki wchodzą w nasze życie, tak jakby stają się codziennością, kiedy robimy je codziennie przez 3 tygodnie. Także medytacja, mam nadzieję, zagości w moim życiu teraz już na dłużej. Ale chciałam Wam powiedzieć, że nie każdy mój dzień jest taki mega produktywny. Jestem pełna optymizmu i widzę we wszystkim tylko same pozytywy. Zdarzają mi się też takie dni, kiedy mam trochę mniej energii, troszkę mniej motywacji, jakieś tam głupie przemyślenia, które na szczęście później szybko mijają. Ale jak każdemu człowiekowi, mi też się to zdarza. I słuchajcie, to jest normalne. To jest normalne, zwłaszcza w takim okresie, w jakim jesteśmy teraz, w czasie tej kwarantanny, która nie wiadomo ile jeszcze potrwa. Ja staram się, słuchajcie, nie myśleć o tym, bo jak zaczynam o tym myśleć, to się nakręcam i jest jeszcze gorzej. Po prostu, tak jak Wam mówiłam na początku, skupiam się na sobie, staram się dostrzegać pozytywy tego, co się dzieje i musimy być cierpliwi i no po prostu nasze zdrowie jest najważniejsze. No, także chciałam zakończyć teraz już ten film, ponieważ w moim dniu chyba już się nie będzie dzisiaj nic ciekawego działo. Mam zamiar skończyć ten film, montować i jutro go publikuję, czyli jak go teraz oglądacie, czyli dzisiaj. No i co? I bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że kolejny vlog Wam się podobał, bo ja naprawdę bardzo mi się to spodobało. Myślałam, że nigdy nie będę nagrywać takich, wiecie, normalnych vlogów na mój kanał, ale widzicie, obecna sytuacja mnie do tego, powiedzmy, zmusiła i bardzo mi się to podoba. No. Także widzimy się niedługo w kolejnym filmie.